Szczęść Boże, witam 15 sierpnia 2024 roku. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, 13 wersecie czytamy: Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani będziecie chodzić. Moi kochani, ta historia wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, wyjścia z niewoli do wolności, do ziemi obiecanej, jest dla mnie fascynującą, pouczającą i niesamowicie motywującą historią. To, co działo się od momentu, kiedy Mojżesz przychodził do Faraona, aby prosić, aby ten wypuścił lud izraelski z ziemi egipskiej, aż do momentu, w którym przekroczyli Morze Czerwone i później cała historia, 40-letnia tułaczka po pustyni, jest dla mnie niesamowitą też lekcją. Lekcją, która pokazuje, że nie wystarczy mieć wizję i nie wystarczy mieć tylko i wyłącznie powołanie Boże do tego, aby cokolwiek rozpocząć, bo musi za tobą, jeśli jesteś powołany, stać sztab ludzi, którzy będą cię pomagali. Mojżesz doświadczał tego na co dzień, bo musiał słuchać szemrania, złorzeczenia, narzekania, nawet słów bardzo gorzkich, które mówiły: po co nas tu wyprowadziłeś? Przecież dobrze nam było w tamtej ziemi. Mieliśmy pełne garnki mięsa, mogliśmy pożywić się chlebem do syta, a to, że byliśmy niewolnikami, w sumie to nam tak bardzo nie przeszkadzało. Mojżesz, człowiek wolności, Mojżesz, człowiek z wizją, Mojżesz, człowiek, który niósł na swoich barkach cały ten lud, który za nim podążał, w pewnym momencie nawet przyszedł do Boga i powiedział mu: Panie Boże, no to oni są za trudni do uniesienia, oni są za ciężcy dla mnie, ja naprawdę już psychicznie i fizycznie nie jestem w stanie ogarnąć tej rzeszy problemów, tej ilości problemów, które tutaj się teraz piętrzą i które są wszystkie na mojej głowie. Musisz mi dać ludzi do pomocy. Musisz mi dać ludzi, którzy będą mieli mojego ducha, bo jeśli tego ducha nie będą mieli, to będą w dalszym ciągu tkwili mentalnie w swojej niewoli. Ja myślę, że to bardzo często też jest widoczne w społeczeństwie, w którym żyjemy, że są ludzie, którzy pamiętają czasy, my je nazywamy czasami komuny, i za tymi czasami tęsknią. Dlaczego? Dlatego, że mieli wtedy może pozycję, że byli wtedy ludźmi, którzy byli wyniesieni na piedestał władzy, a po tym, gdy przyszła wolność, gdy ta droga do wolności w sumie jeszcze cały czas jest przed nami do przemierzenia takiej absolutnej wolności, wyzbycia się pewnych przyzwyczajeń, pewnych rzeczy, które wynieśliśmy ze starego systemu, to czas właśnie biblijny, 40 lat, gdy musi wymrzeć pewne pokolenie albo nawet kilka pokoleń, po to, aby ci nowi, którzy będą mogli wejść z nowym przywódcą, z Jozłem, który kształcił się u boku Mojżesza, będą mogli zakosztować prawdziwej wolności, ale też ich serce będzie pełne nadziei, pewności, że to, do czego zmierzają, jest Bożym celem i Bożym wybraniem dla nich. Moi kochani, dziś święto Wojska Polskiego. Ja życzę wszystkim prawdziwym oficerom, prawdziwym żołnierzom tego, żeby mogli doświadczać mocy przywództwa, które ma wizję. Mocy przywództwa, które dąży do pokoju, które dąży do ochrony wolności, a nie przywództwa, które tkwi gdzieś mocno zakorzenione w innym, zupełnie niewolnym myśleniu. Bo wolność jest darem Bożym. Wolność jest, tak jak czytaliśmy tutaj w trzeciej księdze Mojżeszowej, wybraniem dla ludu Bożego, aby w tej wolności żyć, trwać, funkcjonować, radować się, cieszyć, budować lepszą przyszłość. Niech Pan Bóg was, drodzy żołnierze, strzegący naszej niepodległości, suwerenności, wolności w sposób taki bardzo materialny tutaj na tej ziemi, naszej ojczyzny ziemskiej. Niech Pan Bóg będzie z wami każdego dnia, niech was swoim słowem pociesza. Niech daje wam podwładnych, którzy będą posłuszni temu, do czego zostaliście powołani, a nam wszystkim niech da bezpieczeństwo. Dziękuję za waszą służbę i życzę wszystkiego, co najlepsze, wszelkiej pomyślności, żołnierskiego szczęścia.
Pan Bóg mówi jeszcze dziś do nas w drugim słowie, już was nie nazywam sługami, lecz sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. My często nie wiemy, co Pan Bóg chce wobec nas. Jesteśmy Jego sługami, ale On nas nie nazywa swoimi sługami. On chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi, abyśmy mogli doświadczać Jego przyjaźni, nawet gdy On stawia wobec nas pewne wymagania i pewne zadania. Nie wiemy, co czyni nasz Pan, nie wiemy, dlaczego taką drogą nas prowadzi, ale wierzymy, że ona idzie do dobrego. Niech Pan Bóg pobłogosławi tym wszystkim, którzy dziś wypoczywają ten dzień. Niech da wam szczęście, radość, pokój. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.